Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Rosji Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojować światową piłkę nożną. W dzisiejszym epizodzie rozgramy sobie dwa mecze. Pierwszy z nich to będzie półfinał Pucharu Rosji Zenit Sankt Petersburg FC Ufa. Mecz bardzo ciężki, bardzo trudny, praktycznie niewykonalny, aczkolwiek mam tutaj pewne nadzieje związane z tym spotkaniem. Za chwilkę powiem Wam, na czym one się opierają. Później będzie spotkanie w ramach Russian Premier League, czyli mecz z czajką Pieszczano-Kopskoje. Zanim przejdziemy do spotkań, szybki rzut oko na to, co wydarzyło się w ciągu 5 ostatnich kolejek, w których, uwaga, nie ponieśliśmy ani jednej porażki. Zatem po tej przegranej w Krasnodarze mieliśmy u siebie mecz z Tambowem, zespołem, który broni się przed spadkiem. No, przewaga naszego zespołu bardzo, bardzo duża, 23-8 w strzałach, 11-5 w strzałach celnych, 65% posiadania piłki. No, ale długo nie mogliśmy znaleźć sposobu na bramkarza. Przepraszam, gości na domiar złego. Rusłan Sadirow w 51 minucie łapie czerwoną kartkę i sprawy się troszkę komplikują. Na szczęście mamy Bajicia w składzie. Michajlo Bajic dostaje prostopadłą piłkę od wprowadzonego po przerwie Moreno. No i strzela bramkę. Wygrywamy ten mecz 1-0, dopisując 3 punkty. Później mamy bardzo trudny wyjazd do Sankt Petersburga. To jest mecz, który rozegramy sobie dzisiaj w lidze. Uwaga, udało nam się wygrać z Zenitem. Zenit miał przewagę dosyć, no, w pierwszej połowie wręcz nas miażdżyli. Naprawdę nie mogliśmy, tutaj w pierwszej połowie mieliśmy chyba 3 strzały oddane, wszystkie niecelne. No i wyglądało to bardzo źle, ale w miarę jak zaczęła się druga połowa, w miarę jak było bliżej końca, no widać było dużą chyba nerwowość w poczynaniu Zenita. Potrafiliśmy z tego skorzystać i w 85 minucie zagranie Tigiewa, podanie do Bajicia. Ten odgrywa głową do Galadiana, no a ten zdobywa bramkę i prowadzimy 1-0. Na szczęście udaje się to prowadzenie utrzymać do końca. Bardzo dobrze w tym meczu spisał się Czanturia, który aż 4 kluczowymi podaniami się popisał, 2 stworzone sytuacje. No i taki trochę bohater meczu, aczkolwiek tym został obwołany Masłow, który świetnie prezentował się w defensywie. No, powiem Wam tylko tyle, że w Zenicie gra taki zawodnik jak Ante Rebić, była gwiazda Eintrachtu Frankfurt. Zresztą sprawdźmy sobie jego historię, bo jest chyba ciekawa. Tak więc mamy Eintracht Frankfurt, później wypożyczenie do Milanu, tam grał, był raczej podstawowym zawodnikiem, wrócił do Eintrachtu, jeszcze grał przez półtora w zasadzie sezonu, nawet nie półtora, bo na początku sezonu 2022 został sprzedany do Gelsenkirchen, tam dokończył sezon, będąc również pierwszoplanową postacią, aczkolwiek te jego cyfry nie mówią, no nie są za oszałamiające, przynajmniej jeśli chodzi o ligę, bo spójrzcie, strzelił 3 bramki, zaliczył 2 asysty, ale w sumie 11 goli, tak więc w meczach w europejskich pucharach, w 8 spotkaniach strzelił 7 bramek, no i tam formą błyszczał w meczach właśnie kontynentalnych pucharów. No i po tym sezonie sprzedany do Zenita Sankt Petersburg za 30 milionów euro, tak więc wspaniała kwota. No i w tym sezonie 10 bramek w 32 spotkaniach. Ante Rebić, piłkarz aktualnie Zenita Sankt Petersburg, no największa gwiazda ligi, no tak należy. Tak, należy to powiedzieć. Zatem po meczu, tym fantastycznym meczu w Sankt Petersburgu, podejmujemy u siebie Rubin Kazań, w którym wydawało mi się, że gra jakiś Polak. Nie, chyba nie. Nie, to w następnych będą meczach Polacy. Tutaj mamy ogromną przewagę w 20-5 strzałach, 10-2 strzałach celnych, 64% posiadania piłki i wygrywamy z Rubinem Kazań, tak więc dosyć dobrym zespołem, 2-1. Tabize w 9 minucie wykorzystuje dośrodkowanie Tila z rzutu rożnego. Później Galadian w 34 trafia również bramkę po zagraniu Guliewa i wygrywamy to spotkanie 2-1, bowiem w 73 Ignato wszczela bramkę na 2-1. Phil tutaj bohaterem meczu, 6 kluczowych podań, świetne dogrania z rzutów rożnych i z rzutów wolnych, to jest nasza duża, duża, duża siła. Wygrywamy 2-1, no i
trzecie zwycięstwo z rzędu. Później dwa wyjazdy do Moskwy, jeden z Lokomotivem, no niestety 0-0, to był mecz, w którym mieliśmy ogromną przewagę, spójrzcie, 14-2 w strzałach, tylko dwa strzały, z czego jeden celny zespołu gospodarza, oni już od 12 minucie grali w dziesiątkę, nie potrafiliśmy zupełnie z tego skorzystać, słabszy trochę mecz Tila, no i niestety robi się problem, a bohaterem tego meczu, co ciekawe, zostaje Damian Kikut, zawodnik, który debiutował w pełnym wymiarze czasowym w zespole FC Ufa, no i nasz polski lewy obrońca zalicza świetny mecz. Zobaczcie to, jak rosną mu te umiejętności, to pokłosie ciężkich treningów, no i tego, że dostaje szansę dosyć regularnie, już 4 spotkania w barwach FC Ufa, a w tym meczu rozegrał jeszcze, grał jeszcze Grzegorz Krychowiak, piłkarz już 34-letni, ile ma w tej chwili meczów? 103 mecze w reprezentacji Polski, 5 bramek, w tej chwili absolutnie pierwszoplanowa również postać Lokomotivu. Później mecz ostatni, który rozegraliśmy przed kilkoma dniami, przynajmniej jeśli chodzi o czas gry, kolejny wyjazd do Moskwy i remis 3-3, remis, który mógł być porażką tak naprawdę, bo decydującą bramkę strzelamy w 91 minucie, ale po kolei. Najpierw Clinton Jazz strzela bramkę dla Dynama Moskwa, Nedel Czaru po dograniu z rzutu rożnego i odegraniu piłki przez Galadiana wyrównuje w 31 minucie, w 34 niestety Tigiew fauluje w polu karnym i mamy podwójną karę. Raz, że nasz lewy obrońca musi zejść z boiska, dwa, że rzut karny dla gospodarzy zostaje wykorzystany i mamy 2-1 do przerwy. Później Gulie w 53 minucie strzela bramkę, wykorzystując podanie Tabidzego chyba, o ile się nie mylę, tak, to aczkolwiek może to było inaczej, no nieważne, nie pamiętam już, kto tam zaliczył asystę. W każdym razie Ajaz Guliew strzela bramkę z 17-18 metra, mamy 2-2, ale w 76 minucie Jazz strzela bramkę kolejną, no i wydawało się, że Dynamo Moskwa dowiezie sobie 3 punkty do końca. No nic z tego, Michajlo Bajić w 91 minucie strzela przypadkową bramkę, Rusłan Sadirow na prawej stronie wrzuca piłkę w pole karne, tam jeden z obrońców stara się ją przyjąć, ale tak ją przyjmuje, że ta trafia do Bajicia w zasadzie na linii bramkowej, no i nic nie pozostało innego naszemu napastnikowi, jak tylko wpakować ją do siatki. W tym spotkaniu grał Sebastian Szymański, piłkarz Dynamo Moskwa. Zobaczmy sobie, jak Sebastian sobie radzi w tym sezonie. No, pierwszoplanowa postać, 25 meczów ligowych, czyli chyba wszystkie, o ile się nie mylę, bowiem ma tyle właśnie kolejek minęło. 6 bramek, 1 asysta, tak więc zupełnie nieźle sobie Sebastian radzi w Rosji. Jeszcze rzut oka na tabelę. W tej chwili zajmujemy 5. miejsce w tabeli rosyjskiej ekstraklasy. Jest to miejsce, które premiowane będzie europejskimi pucharami, tak więc nie wiem, czy uda nam się do tego poziomu dojść. No bardzo bym chciał oczywiście możliwość pokazania się w Europie, możliwość zagrania w europejskich pucharach. To na pewno byłoby coś wspaniałego. Najpierw jednak półfinał Pucharu Rosji, no i też szansa na europejskie puchary, bowiem jeśli dzisiaj wygramy z Zenitem Sankt Petersburg, no to oczywiście awansujemy do finału i będzie to naprawdę wielkie wydarzenie. Skład zespołu, jaki rozpocznie dzisiejszy mecz, to Jakubek w bramce, Tigiew, Tabidze, Nedel Czaru, Maslow w obronie, Thiel Guliew w pomocy, Lesowo i Sadirow na skrzydłach, Galadiani Bajić w ataku. Kontuzjowany jest Mazurin, nasz podstawowy lewy obrońca. W zasadzie już mógłby dzisiaj zagrać, ale nie będziemy tutaj ryzykować. Lesowoj zagra to spotkanie, a po przerwie wejdzie pewnie Muka Mecin, młody 19-letni Rosjanin, który będzie miał szansę pokazania swoich umiejętności. Zresztą zobaczymy, jak to spotkanie będzie się układało. W lidze wygraliśmy 1-0. No zobaczymy, jak będzie w Pucharze Rosji. Na pewno tu jakiś dwóch Mirańczuków. Aleksiej Mirańczuk i Anton Mirańczuk. To chyba bracia grający w Zenicie Sankt Petersburgu, bo zdjęcia praktycznie takie same. Rebić oczywiście gra. Karawajew, Duarte, Alfons Areola w bramce. Tak więc też dosyć znany piłkarz William Barrios. Tak, Wilmar, przepraszam, Barrios, też znany piłkarz, Douglas Santos, chyba znany piłkarz, przynajmniej w Sankt Petersburgu. Zobaczmy sobie Douglas Santos, gdzie on grał, tak, już od kilku lat.
Gra w Zenicie wcześniej, w niemieckim Hamburger Sportverein. Tak wyglądał jego poprzedni klub, tak nazywał się jego poprzedni klub. A Wilmar Barrios wcześniej gdzie grał? W Boca Juniors, kupiony w 2018 roku do Sankt Petersburga, tak więc już ładnych kilka sezonów gra w tym właśnie klubie. Przechodzimy szybciutko do szatni, tutaj załatwi nam sprawę asystent. No cóż, a my powiemy, że tak, jesteśmy skazywani na pożarcie. Wiem, że wygraliśmy tutaj w lidze, ale no ale cóż, to jest puchar, to są inne tutaj. No rany, o czym ja chcę mówić? Nie wiem, o czym chcę mówić. No i co, mamy kardy? Nie. Tigiew dobrze interweniuje, wybijając piłkę poza pole gry. Już bałem się, że po raz kolejny nasz lewy obrońca prokuruje rzut karny i będziemy mieli problemy już na początku meczu. Na szczęście nic z tego nie ma, aczkolwiek Zenit Sankt Petersburg pozostaje w ataku. No cóż, tak też było w meczu ligowym. Oni tutaj w zasadzie cały mecz atakowali. Teraz świetne podanie do naszego napastnika. Jakubek popisał się naprawdę dobry i dokładnym zagraniem. O, tak, taka szybkość będzie odpowiednia. I jedziemy. Zenit Sankt Petersburg teraz ładnie wychodzi. Tu mają trzech napastników z przodu, wspierani przez bocznych obrońców, tak więc ta ich siła ofensywna jest naprawdę bardzo duża. Mirańczuk oddaje strzał ze skraju pola karnego, ale Jakubek jest na posterunku i mamy rzut rożny dla zespołu gospodarzy. Jeszcze będzie jedna wrzutka. Mirańczuk po raz kolejny oddaje strzał i znowu Jakubek na posterunku. Tym razem sobie radzimy i piłka ląduje w okolicach połowy boiska. Kolejny rzut rożny. Mirańczuk, chyba będę często mówił to nazwisko, bowiem jest aż dwóch zawodników z takim właśnie na boiskiem, z takim właśnie nazwiskiem na boisku i obaj grają jako środkowi pomocnicy, tak więc będą na pewno często przy piłce. Galadian teraz przejmuje, mamy szansę na kontratak. Guljew, Oliver Thiel oddaje strzał zablokowany. Tigiew, Lesowoj, to była dobra sytuacja dla naszego zespołu do objęcia prowadzenia i to była naprawdę ładna akcja i dobry, szybki kontratak. Teraz ładny pressing założony, traci piłkę Zenit, mamy futbolówkę, wrzutka w pole karne, jeszcze odzyskujemy Sadirow i tracimy. Mirańczuk wybija, ale Nedelcharu jest na posterunku i znowu nasz prawy pomocnik Lesowoj. Galadian przy piłce, co zrobimy? No niewiele, aczkolwiek odzyskujemy. Masłow tutaj ofiarnie, ale Rebic zabiera i już akcja gospodarzy. Semaszkin wpada w pole karne, Jakubek broni, Tabidze wybija. No dobry mecz, dobry ofensywny mecz, obydwa zespoły. Raptem mamy 16 minut, a to już kilka naprawdę niezłych sytuacji w tym spotkaniu było. Sadirow, uwaga, och, było blisko, naprawdę było blisko tego, żebyśmy mogli prowadzić. Uwagę, stały fragment gry dla nas, to na pewno jest nasza broń. Te stałe fragmenty. Thiel potrafi piłkę dośrodkować, Thiel potrafi strzelić rzutu wolnego. Mamy nadzieję, że, no, że pokaże te swoje umiejętności dzisiaj. Jeszcze raz Luksemburczyk przy piłce Lasowej. Troszkę odzyskaliśmy kontroli nad tym spotkaniem, troszkę przeszliśmy do ofensywy. Tigiew wpada pole karne. Tam pojedynek główkowy wygrywa jednak zawodnik Sankt Petersburga. Jeszcze raz Guljew przy piłce. 17 metr oddaje strzał, ale strzał jest niecelny, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo dobry. Mamy przewagę w strzałach. Uwaga, 6 do 4, aczkolwiek wszystkie strzały Sankt Petersburga były strzałami celnymi. Jakubek tutaj świetnie spisuje się na początku tego spotkania. Sadirow, czyżby kolejna nasza akcja? Masłow, nic z tego. Mirańczuk przechwytuje i mają tutaj przewagę, no 3 do 3, więc może nie przewagę, równowagę, no ale dośrodkowanie jest niecelne. Galadian, no świetnie tutaj tę piłkę przyjmuje, naprawdę urywa się raz po raz obrońcy. Lesowo, idealna sytuacja. Galadian naprawdę ładnie mu zagrał, no ale nasz lewy pomocnik, no cóż, nie jest królem wykorzystywania sytuacji. Dużo bramek to on nie nastrzelał w życiu i również teraz nie popisał się dobrym strzałem. Areola ładnie broni jego strzał. Jedziemy dalej. Naprawdę żywy mecz. Dobrze się go komentuje. Dużo akcji z jednej, z drugiej strony Sadirow. Teraz Michajlo Bajić dostanie szansę. Strzał jednak zablokowany i nie ma bramki, aczkolwiek utrzymujemy się przy piłce. Galadian, Sadirow, Guljew. Strzał na raty. Pierwszy strzał trafia w obrońcę, drugi strzał trafia w trybuny i nie ma bramki. Uwaga, teraz stały fragment dla gospodarzy, ale tutaj Rebić podwojony przez naszych zawodników. Zabieramy mu piłkę i kolejny kontratak. Galadian, Guljew, strzał zablokowany. Masłow.
naprawdę, naprawdę zaczęliśmy sobie dużą przewagę wyrabiać w tym meczu. Już 11 do 4 strzałach, ten licznik zatrzymał się na cyfrze 4 u gospodarzy. Uwaga, Sadirov, mamy bramkę, Artem Galadian zalicza asystę, a Ruslan Sadirov zalicza trzecie trafienie w sezonie. No i kolejna niespodzianka może stać się faktem. Kolejna niespodzianka oczywiście po tym ograniu ich w lidze. Teraz podobną sytuację mamy w Pucharze Rosji. Oczywiście ten mecz się jeszcze nie skończył. Daleko tu jeszcze do końca. Piłkarze Zenita, Zenit ma w składzie piłkarzy, którzy naprawdę potrafią grać i w takich sytuacjach na pewno są w stanie sobie radzić. Uwaga, teraz już ruszają do ataku. Rebić, teraz było blisko. Nie wiem nawet, co się tam wydarzyło. Jakubek chyba obronił strzał Rebicia. Chyba tak, bo jest kolejny strzał celny i wybijamy piłkę poza boisko. Naprawdę, naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Bardzo dobry mecz Jakubecha. Ocena już tam 7-0. Wygrywamy. Prowadzimy do przerwy. Szybki rzut na statystyki. 12 do 5 w strzałach, 4 do 5, czyli 100% strzałów celnych po stronie gospodarzy. My, no 1/3 posiadanie piłki, 61% po naszej stronie, 39% po stronie gospodarzy. Cóż, no cóż powiem, że nie wolno nam teraz odpuszczać. Wiem, że zawodników to może zestresować, bowiem grają z naprawdę silnym rywalem. No chciałem ich pochwalić, może zaraz ich tutaj jeszcze pochwalę po wyjściu na boisko, już w takich poleceniach, żeby troszkę się wyluzowali. 48 minuta, czas na pochwałę. Zobaczymy, jak ta pochwała wpłynie na piłkarzy. Są zmotywowani. Tu Oliver Thiel jest troszkę bojaźliwy, Masłow jest bojaźliwy. To może źle wpływać na ich decyzje podejmowane na boisku. Uwaga, Douglas i mamy Emanuel Mamana strzela bramkę. Douglas Santos zalicza asystę. Stały fragment gry, coś co miało być naszą silną bronią, okazuje się być, no nie powiem gwoździem do naszej trumny, ale dajemy się zaskoczyć po stałym fragmencie gry. No i Mamana strzela bramkę po asyście Santosa, tak więc dwaj obrońcy zaliczają akcję, która daje Zenitowi remis. Nie chciałbym tutaj doprowadzić do rozgrywki, bo mamy ważne mecze ligowe. Tutaj będą się ważyć europejskie puchary, ale no cóż, do europejskich pucharów możemy także awansować, wygrywając Puchar Rosji, co też byłoby naprawdę, naprawdę wielkim osiągnięciem, jakiś tutaj wygrać. Denis Lasowoj odnosi kontuzję, więc szybciutko sobie go zmienimy sobie na Muka Mecina, młody Rosjanin, zobaczymy co pokaże. Teraz mieliśmy akcję, nie zapauzowałem gry, no ale nic nie wydarzyło się takiego, że trzeba by to oglądać raz jeszcze. Mamy akcję, Tigiew, Muka Mecin w pierwszej akcji, no ale niestety traci piłkę, Zenit wybija, przechwytuje Tabidze i Oliver Thiel, Bajić Thiel dzisiaj, uwaga, Muka Mecin, będzie szansa na bramkę, ale źle się zachował lewy obrońca, naprawdę nie powinien. Muka Mecin wykonuje rzut wolny, uwaga, mamy bramkę, jest 2-1, prowadzimy. Jonud Nedelcharu strzela, zastanawiałem się, dlaczego Muka Mecin bije rzut wolny, no to teraz już wiem, czemu nie Oliver Thiel. Muka Mecin, ładny strzał, Areola popełnia błąd, no trzeba to powiedzieć wprost, nie kontrolował lotu piłki, ta odbija się od niego, trafia pod nogi naszego stopera, a ten pakuje piłkę do siatki, no i pakuje piłkę do siatki i uwaga, jesteśmy, no co, o krok od finału, no tylko kwadrans nas dzieli tutaj od finału Pucharu Rosji. To będzie naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Już 80. minuta spotkania. Tigiew, Tabidze. Uwaga, Galadian stanie oko w oko z Areolą. Oddaje strzał. Może mógł tam poszukać Bajicia. No na pewno mógłby lepiej strzelić. Tyle powiem. Guljew bije rzut rożny. Zastanawiam się, czemu Thiel nie wykonuje stałych fragmentów gry, no ale jest teraz bojaźliwy, tak więc być może tutaj prosi kolegów, żeby wykonywali te rzuty wolne. No na szczęście jest już wrócił do siebie po drugiej podróży. Uwaga, za chwilkę sędzia powinien zakończyć to spotkanie, jeżeli nic złego nam się nie stanie, a no uwaga,
Nie, nic złego się nie stanie, moi drodzy. Wygrywamy po raz kolejny w Sankt Petersburgu, mając naprawdę dużą przewagę. 21 strzałów do 10, to naprawdę wielka przewaga. No i moi drodzy, co? Awansujemy do finału Pucharu Rosji, czyli będzie jeszcze jeden fantastyczny odcinek, w którym zagramy sobie mecz finałowy. W tym finale może kilku zawodników nie zagrać, bowiem Masłow, Nedelczaru, Tabidze, Guliew łapią żółte kartki. Jestem dumny, panowie, z waszej postawy. No i co? Będzie finał Pucharu Rosji w Ufie. I co tu mamy? Kubok Rosji półfinał, Ufa zwycięża, tak jest, losowo kontuzjowany. To sobie zrobimy później. Przesunięte spotkania, Puchar Rosji zagramy z Dynamo Moskwa. Tak więc będzie na pewno odcineczek, a później będzie ostatni mecz ligowy. Dobra, będziemy się potem nad tym zastanawiać, za chwilkę mecz z Czajką Pieszczano-Kopskoje. I moi drodzy, wracamy do meczu ligowego. Dzisiaj mecz, drugi mecz dzisiejszego odcinka, to oczywiście mecz FC Ufa Czajka Pieszczano-Kopskoje w ramach rosyjskiej Premier Ligi. Mecz ten rozpoczniemy w następującym składzie. Jakubek w bramce, Kikut, Tabidze, Nedelczaru, Poliaków w obronie. Wymieniliśmy po ostatnim spotkaniu dwóch bocznych obrońców. Tigiew nie może zagrać niestety w tym spotkaniu za kartki, a z kolei nasz prawy obrońca Masłow, no to lekkie problemy kondycyjne, dlatego decydujemy się na Poliakowa. W środku pomocy Thiel i Guliew. Thiel no tutaj też ma raczej słabo z kondycją. Na skrzydłach Mazurin powracający do składu i Sadirow, no i w ataku Galadian z Baiciem rozegrają mecz. No troszkę tu kondycyjne kłopoty mamy, ten mecz jest rozgrywany 3 dni po półfinałowym spotkaniu w Sankt Petersburgu. Tak więc kilku zawodników ma problemy kondycyjnie. Wychodzimy na spotkanie. I cóż, czas powrócić do ligowej rzeczywistości. Tu również mamy szansę na europejskie puchary. Dzisiaj jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania. Tak więc mam nadzieję, że uda się je wygrać. Powiem swoim zawodnikom, że taki mecz powinniśmy bez najmniejszego wysiłku wygrywać. Jesteśmy o wiele lepszym zespołem. Zamierzamy to udowodnić. I zaczynamy mecz 26. kolejki rosyjskiej ekstraklasy FC Ufa Czajka Pieszczano-Kopskoje. I pierwsza akcja w wykonaniu gospodarzy, czyli podopiecznych Franciszka Trenejro. No, nieudana. Mamy już, wchodzimy w spotkanie, tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż nasze zwycięstwo byłby naprawdę dużą niespodziankę, więc mamy nadzieję, że tych niespodzianek nie będzie, aczkolwiek mamy jakiś tam problem z tymi meczami, w tych meczach z niżej notowanymi przeciwnikami, więc Tabidze teraz oddaje strzał na bramkę, kończąc poprzednią myśl, mamy kłopoty z tymi właśnie słabszymi drużynami, gdzieś tam te zwycięstwa nasze są takie wymuszone, jednobramkowe zwykle dużo lepiej idzie nam w spotkaniach z drużynami, które są faworytami. Tam gra nam się po prostu łatwiej. No i teraz akcja Czajki Pieszczano-Kopskoje. Piłkarz, zawodnik zespołu gości był w dobrej sytuacji do tego, by goście objęli prowadzenie. Teraz nasza akcja, uwaga. I co? Czerwona kartka? Tak, będziemy grali z przewagą jednego zawodnika do końca tego spotkania. Tak więc mamy jeszcze jeden powód do tego, by cieszyć się. Uwaga, Thiel, Galadian ostatnio w świetnej formie, Mazurin, Kikut. Czy będzie jakiś tutaj Polak? Będzie miał jakiś wpływ na wynik. Uwaga, Bajić, Galadian oddaje strzał, ale bardzo lekki Gorodowoj, nie ma problemów z obroną takiego strzału. No i co, zbliżamy się powoli do końca pierwszej połowy. Olbrzymia przewaga w posiadaniu 65%, 8 do 3 strzałach. A wynik oczywiście 0-0. Uwaga, może teraz Thiel, ale prosto w mury. Kikut ma piłkę. Jeszcze będzie jedna akcja. Thiel wrzuca w pole karne. Nedelczaru oddaje strzał, ale strzał jest ponad bramką. No i co? Powiem tylko swoim zawodnikom, że no raczej średnio. Panowie, musimy chyba wziąć się w garść.
zapowiadane zmiany. Till ledwo tu już oddycha, musimy wpuścić Moreno. Zobaczymy, jak zespół będzie radził sobie bez swojego najlepszego piłkarza. Też Czanturia wejdzie za Sadirowa. Czanturia lubi troszkę schodzić do środka, więc damy mu szansę na to, żeby to właśnie robił. Korci mnie, żeby wpuścić Masłowo za Poliakowa. Poliakow nie jest zawodnikiem, który lubi grać ofensywnie, a zejście do środka Czanturii mogłyby tutaj mu pomóc w tym, żeby rozwinął skrzydła i kilka ciekawych wrzutek pokazał. Może jeszcze tą zmianę wprowadzimy w trakcie tego spotkania. Mam nadzieję, że szybciutko tutaj uda nam się wynik otworzyć. Bajić, Guljew, Moreno, Kikut. Kikut oddaje strzał i premierowe trafienie polskiego zawodnika. Neider Moreno zalicza asystę, a Damian Kikut, lewy obrońca wychowanek Górnika Zabrze, piłkarz później Lecha Poznań, strzela bramkę, która daje nam prowadzenie. Moreno ładnie tutaj otwiera lewą stronę. Kikut, piękny strzał, przyjął piłkę i oddał uderzenie z powietrza i mamy 1-0, mamy pięknego gola polskiego obrońcy, tak więc witajcie w ruskiej Premier Lidze, moi drodzy. Kikut bije się o, a teraz jeszcze chyba zarobi czerwoną kartkę piłkarz. Nie, na szczęście nie, ale Kikut jeszcze prawie wyrzucił. Oj, 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 teraz było blisko, blisko, bardzo blisko drugiej bramki. Kończę poprzednią myśl. Kikut jeszcze tutaj prawie wyrzucił jednego z zawodników rywali poza boisko. Uwaga, Guljew, mamy 2-0 i no i jestem troszkę spokojniejszy. Asysta Nedelcharu. Zobaczmy, Moreno tutaj przy piłce na lewej stronie podaje do naszego środkowego obrońcy, ten odgrywa do Guljewa, ten nie zastanawiając się za bardzo oddaje strzał na bramkę i mamy drugiego gola Nedelcharu, kolejna asysta tego środkowego obrońcy, on ma już chyba z 5 goli, ze 4 asysty, tak chyba wyglądają gdzieś jego statystyki. Uwaga, Galadian przy piłce, podanie do Mazurina i na nieszczęście nasze nic z tego, no ale mamy 2-0, mamy bardzo dobry wynik, tak więc zobaczymy, co tu się będzie działo dalej. Kikut do Mazurina, Tabidze jeszcze raz do Kikuta, ten oddaje strzał, rozochocony tą pierwszą bramką, jeszcze tutaj podaje teraz do swojego kolegi, ten strzela, no prawie zaliczył Kikut asystę, tak więc naprawdę dobry mecz, już ocena 8-6, tak więc naprawdę będzie się bił o Mazurin. Pierwszy mecz po kontuzji, no nie doczekał końca tego spotkania i kontuzja kolejna. Moreno, uwaga, Nedelcharu pije, oddaje strzał, pije, powiedziałem, oddaje strzał na bramkę, strzał celny, broni jednak bramkarz zespołu gości Mukamecin i Guljew jeszcze raz do Nedelcharu. Rumun tutaj, no nie wiem, co chciał zrobić, czy chciał mocno podać, czy chciał strzelić na bramkę, tak czy siak wyszło to, wyglądało to dość komicznie, naprawdę świetny mecz. Uwaga, Moreno oddaje strzał, trafia w poprzeczkę, albo broni bramkarz, no Moreno również bliski swojej premierowej bramki, będzie miał jeszcze jedną szansę. Tutaj tym razem będzie chyba dośrodkowanie. Nie, oddaje strzał. Uwaga, Bajić jeszcze spróbuje z ostrego kąta wbić piłkę do bramki. Ta jednak jak zaczarowana nie chce wpaść, nie nadał piłce rotacji, więc ta gdzieś... No, do bramki na pewno nie wpadła. Tabidze przy piłce. Nasz środkowy obrońca wywalcza, nie wywalcza rzutu różnego. I mamy nadal 2-0. Kikut tutaj chyba będzie bohaterem spotkania. Uwaga, Galadian do Baicia. No i prawie było 3-0. No naprawdę mamy tu już ogromną przewagę. Powinniśmy już prowadzić ze 3-4-0. No ale ta skuteczność niestety nie jest naszą mocną stroną. Poliakow przy piłce. 28 do 3 strzałach. No chyba sami można chyba obiektywnie stwierdzić, że powinniśmy to spotkanie wygrywać znacznie wyżej. No jest to jakiś chyba problem z tą grą, właśnie te niewykorzystane sytuacje zawodników drużyny
gracza. No, mamy naprawdę tutaj ogromną przewagę w tym spotkaniu, a wynik, no i tak, wygrywamy 2-0, ale powinniśmy wygrywać znacznie więcej. Teraz prawie bramka numer 3, no ale oczywiście bramkarz zespołu gości broni, Moreno wrzuca w pole karne, Bajić po raz kolejny strzela, ale Gorodowoj po raz kolejny broni. Zobaczcie, 32 strzały, 16 celnych, z czego 14 broni. Bramkarz zespołu gości, teraz jeszcze jedna akcja na zakończenie meczu, Poliakow wrzutka w pole karne, nic z tego. Tu będzie pojedynek 1-1, Nedal Czaru wygrywa. Sędzia kończy to spotkanie, moi drodzy. Damian Kikut, bohaterem tego meczu. Rozmowa motywacyjna, solidne zwycięstwo, dobra robota. Kontynuujemy. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zobaczmy sobie, ile jeszcze Mazury nie zagra. Około 10 do 13 dni. Widzimy się już niebawem w odcinku w kolejnym. Będzie to ostatni odcinek tego sezonu, w którym zagramy sobie finał Pucharu Rosji i ostatnią kolejkę ligowych zmagań. To był serial Droga, to był Trenero. Do zobaczenia. Peace out.